W 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy broniąca się przed spadkiem Puszcza Niepołomice w Krakowie podejmuje Zagłębie Lubin, które w 5 ostatnich meczach zdobyło tylko 2 punkty. Miedziowi bez Waldemara Fornalika, ale spokojnie tak wygląda centrum zarządzania światem. Waldek Kinka przy murawie wszystkiego pilnuje Tomasz Fornalik. Waldemar Fornalik na trybunach dlatego, że w poprzednim spotkaniu dostał czerwoną kartkę. Ale wszystko zaczyna się nie po myśli braci Fornalików, bo to Puszcza już w 8 minucie obejmuje prowadzenie. Roman Jakuba trafia do siatki dwukrotnie w tej sytuacji. Źle interweniuje Sokratis Diudis. Najpierw strzał Artura Siemaszki blokuje jeszcze Bartosz Kopacz, no ale później już Jakuba pokonuje bramkarza Zagłębia i to Puszcza prowadzi 1-0. W odpowiedzi w stylu Zlatana Ibrahimowicza próbował Michał Nalepa pokonać Oliwiera Zycha, ale przytomna interwencja golkipera Beniaminka. Zagłębie w kolejnych minutach ma przewagę, atakuje tuż obok słupka strzał Damiana Dąbrowskiego. Niepocieszony Waldemar Fornalik chyba nie tak wyobrażał sobie grę swojej drużyny, ale ten rzut rożny rozegrany już chyba zgodnie z planem. Znakomicie do siatki piłkę pakuje Aleks Ławniczak. Piękne uderzenie głową, ładnie wszedł na 5 metr i to 3 gol Ławniczaka po dośrodkowaniu Damiana Dąbrowskiego. Mamy remis 1-1, ale to nie koniec, bo Zagłębie ewidentnie złapało wiatr w żagle i tutaj na raty do siatki trafia Dawid Kurminowski, ależ pogubiła się obrona Puszczy. Waldemar Fornalik tym razem triumfuje, tym razem jego piłkarze zagrali fenomenalnie. Akcja Kacpra Chodyny, został Kurminowski sam polu karnym, no i przy pogubionych obrońcach Puszczy poradził sobie za drugim razem. Bez problemów wpakował piłkę do siatki. 2-1 dla Zagłębia Lubin do przerwy. No a w przerwie na murawie pojawia się Jin Hyun Lee. To 4-krotny reprezentant Korei Południowej, który w minionym tygodniu podpisał kontrakt z Puszczą Niepołomice. A więc wzmocnienie Beniaminka. No i też Beniaminek po przerwie rusza do ataku. Maciej Firlej, także wprowadzony z ławki rezerwowych, uderza z dystansu. Ale tym razem dobra interwencja bramkarza Sokratisa Diudisa. Cały czas w kontakcie z ławką trenerską jest Waldemar Fornalik. Te wskazówki szkoleniowca miedziowych przydadzą się, bo Puszcza jest coraz groźniejsza po przerwie. Tutaj domagają się piłkarze odgwizdania rzutu karnego, ale sędzia nie dopatrzył się zagrania ręką. Jest właśnie Koreańczyk Lee. Odegrał piłkę do Michała Koja. Koje wrzuca ją w pole karne. Uderzenie głową i piłka w bramce, Kamil Zapolnik doprowadza do wyrównania, ale jeszcze strzał głową, no wydawało się, że z bardzo dużej odległości, z kilkunastu metrów strzelał, ale gdzieś ta piłka zmieściła się między słupkiem a rękawicą Sokratisa Diudisa, do którego chyba koledzy mogą w tym meczu mieć pretensje, bo też wydaje się, że mógł interweniować lepiej w 80. minucie spotkania. Szansa Kacpra Chodyny, ale wciąż nie ma gola i cały czas remis 2-2. W końcówce to Zagłębie znów rusza do ataku i ma kilka sytuacji podbramkowych. W pewnym momencie zamyka Puszczę w polu karnym. Jeszcze jedno uderzenie głową, ale tutaj bez problemów Oliwier Zych. To już doliczony czas gry i tym razem kontra w wykonaniu Zagłębia. No wychodzą 2-2. Jest Kacper Chodyna, jest tam Munoz. Munoz, Juan Munoz do bramki, ale był spalony. Fatalnie rozegrali tę kontrę zawodnicy miedziowych. Kacper Chodyna za długo czekał i za późno podał, bo Juan Munoz w momencie podania był już na spalonym, a więc gol nieuznany. No i jeszcze ostatnia akcja Puszczy Niepołomice, jeszcze uderzenie tuż nad bramką. To ponownie Firlej miał okazję strzelecką, dobrze spisujący się po przerwie, natomiast no niepocieszony i Waldemar Fornalik, i Tomasz Fornalik, myślę, że też niepocieszony trener Puszczy Niepołomice Tomasz Tułacz, no bo Puszcza co prawda wychodzi ze strefy spadkowej, ale może do niej wrócić, jeżeli Korona zdobędzie punkty w meczu z Legią. Puszcza Niepołomice remisuje z Zagłębiem Lubin 2-2.
Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.